No to wszystko jasne. Fernando Szantorz został nowym selekcjonerem reprezentacji Polski. Cześć, ja się nazywam Tomasz, ten kanał nazywa się taki, bardzo się cieszę, że w końcu mamy to wszystko już z głowy. No bo trwało to już naprawdę bardzo, bardzo długo. Nasza reprezentacja trenera nie miała już prawie miesiąc. Nie straciliśmy wprawdzie przez to żadnego zgrupowania, no bo sezon klubowy trwa w najlepsze. Nie zmienia to jednak faktu, że ten czas można było wykorzystać. Na obserwacje piłkarzy, którzy potencjalnie mogliby zasilić reprezentację, na rozmowy z trenerami klubowymi, na organizację sztabu i tak dalej. Ja wiem, że nie jesteśmy wyjątkiem w tym temacie i że np. Meksy Nadal nie ma swojego selekcjonera, no ale nadal można było to zrobić lepiej, szybciej, sprawniej. No, ale okej, okay, stało się. Mamy nowego Portugalczyka zatem. Portugalczyka, który na papierze ma zarówno plusy, jak i minusy, ale wydaje mi się, że tak czysto na papierze, to wygląda dużo fajniej, efektowniej i bardziej optymistycznie od tego poprzedniego. Na pewno za nowym selekcjonerem przemawia to, że wygrał z Portugalią mistrzostwo Europy, na pewno przemawia to, że wygrał Ligę Narodów. No również to, że jak był na wielkim turnieju, to zawsze wychodził z grupy i pamiętać należy, że nie tylko Portugalię trenował, bo z Grecją, no z Grecją też mu się zdarzało to robić zawsze i to już robi jakieś wrażenie. Dodatkowo, on no na pewno obecność w naszej kadrze gwiazdy kalibru Roberta Lewandowskiego nie zrobi na nim żadnego wrażenia. Pracował już przecież z takimi piłkarzami jak Bernardo Silva, Bruno Fernandes czy no przede wszystkim Cristiano Ronaldo. Krótko mówiąc wie jak z takimi ludźmi pracować. Krótko mówiąc piłkarze tacy jak Robert Lewandowski zakładam, że jakiś szedł szacunek będą wobec naszego nowego selekcjonera mieli, będą widzieli w nim jakiś autorytet przynajmniej przez wzgląd na jego CV. No bo jak to w nie będzie wyglądało, to oczywiście jak do tej pory przynajmniej nie wiemy. Pan Fernando potrafił również co doskonale wszyscy wiemy, no, posadzić na ławce swojego było nie było kapitana i Zrobił to dlatego, że miał jak najlepsze powody. No bo Ronaldo nie pomagał na ostatnim Mundialu swojej reprezentacji tak, jak można byłoby się tego spodziewać. I to nie była decyzja, która naszego nowego trenera ugryzałaby w tyłek później, no bo ostatecznie. Awansowali, ostatecznie osłabienia w postaci braku Ronaldo widać nie było, było widać bardziej kompletną drużynę, która ma fajnego napastnika, który biega i w ogóle. Bezdyskusyjnym faktem jest też oczywiście to, że pan Fernando jest gościem bardzo, bardzo, bardzo doświadczonym w piłce reprezentacyjnej. 109 spotkań w roli selekcjonera reprezentacji Portugalii to jest wynik naprawdę robiący potężne, srogie i duże. Wrażenie. No, facet wie na czym polega piłka reprezentacyjna. No, ale jednak, tak jak w przypadku każdego innego człowieka, każdego innego trenera, Fernando Santos ma też swoje wady. Ma też rzeczy, które świadczą, że może nie być z nim aż tak super w naszej reprezentacji. Z całą pewnością wiele osób ma poważne wątpliwości co do psl naszego nowego selekcjonera. No i nic dziwnego, na poziomie do którego aspirujemy, 68 lat to już jest w zasadzie taka selekcjonerska czy trenerska, może bardziej, emerytura. No i nie ma niczego dziwnego w zadawaniu pytań dotyczących tego, czy wystarczy mu energii, czy wystarczy. Czy mu zaangażowania? Czy już nie będzie powoli myślał o tym, że fajnie byłoby jakieś ciepłe kapcie założyć, obejrzeć jakąś telenowelę i zjeść zupę pomidorową na obiad? I popić winkiem, oczywiście. No, pytanie o wiek jest naprawdę zasadne, ale z drugiej strony. Fernando Santos nie sprawia wrażenia przynajmniej moim okiem o człowieka z Pamiętać też należy, że Jupp Heynckes miał 4 lata więcej, kiedy wygrywał z Bayernem Ligę Mistrzów, a praca w klubie wydaje mi się, że jest bardziej wyczerpująca niż praca z reprezentacją. Do tego taki Oscar Tabares, mając 71 lat, razem z Urugwajem dochodził do jednej czwartej Mistrzostw Świata. No, też nie jest to osiągnięcie najgorsze. Wiek Tabareza jakoś nie przeszkadzał jego reprezentacji. Krótko mówiąc, jest to pewien powód do obaw, na pewno jest to bardziej wada niż atut, ale z drugiej strony wiek wiadomo, z każdym obchodzi się inaczej i tutaj nie przesądzałbym, że to cokolwiek przekreśliło. No i jest też bardzo często nie bez powodu podnoszona kwestia stylu. Jak wiadomo, Czesławowi Michniewiczowi najczęściej zarzucono to, że nasza reprezentacja pod jego wodzą gra obrzydliwie. No i nie da się ukryć, że Portugalia Fernando Santosa, patrząc na potencjał ludzki, jakim selekcjoner dysponował, grała zazwyczaj, no tego Portugalia... No, ona, ta Portuga No, męczyła bułę strasznie, po prostu, nie da się tego inaczej określić. Im dłużej jednak nad tym myślę, tym mniej mnie to martwi tak naprawdę. Bo ja wcale nie jestem przekonany, czy jakaś niesamowita rewolucja w temacie stylu jest w naszej reprezentacji potrzebna. Czy mamy w ogóle do tego warunki? No, bo jasne, mamy Lewandowskiego, mamy Zielińskiego, mamy Kesza, mamy Zaniolo, mamy kilku piłkarzy, którzy potrafią grać w piłkę nożną, ale czy to jest wystarczająco dużo? Czy styl sam w sobie był największym naszym problemem? Wydaje mi się, że powinniśmy przede wszystkim pomyśleć o organizacji naszej gry. Może faktycznie możemy grać ładniej, ale wydaje mi się, że jesteśmy w takim momencie, że potrzebujemy mądrego trenera, który to wszystko poukłada. I tu i teraz jestem na takim etapie, że mam po prostu ochotę zaufać Fernando Szantaszowi, który zna się na piłce troszeczkę lepiej od Was, z całym szacunkiem, ode mnie. Już ten szacunek niekoniecznie, i od bardzo wielu, wielu innych ludzi i. Z całym uznaniem dla dokonań Czesława Michniewicza, no to wydaje mi się, że Fernando Santos od Czesława Michniewicza też się na piłce nożnej lepiej zna. A czy to będzie skutkowało tym, że będziemy grali piłkę zachwycającą, czy piłkę, która będzie niezbyt urodziwa? Cóż, no nie ukrywam, jeżeli chodzi o naszą kadrę, mi najbardziej zależy na wynikach tak naprawdę. Do piłki klubowej podchodzę trochę inaczej, ale jeżeli chodzi o kadrę, no chciałbym po prostu oglądać zwycięstwa. Wszyscy jesteśmy ich głodni. Niech tam Portugalczyk coś zaproponuje. No ale jak już przy wynikach jesteśmy, no to jest to mistrz Europy, jest to zdobywca Ligi Narodów, ale te wyniki mimo wszystko też można oceniać różnie. No bo mistrzostwo Europy tak było, ale tylko i wyłącznie dlatego, że Portugalia wyszła z grupy na turnieju, w którym z grupy wychodziły trzy drużyny. W fazie grupowej Portugalia na euro nie wygrała żadnego spotkania, tam były trzy remisy. Pozostałe turnieje z Portugalią, no to były większe lub mniejsze zawody, jednak były to rozczarowania. No i wydaje mi się, że nie bez powodu słyszę od takich, nie wiem, czterech lat na Twitterze i nie tylko głosy, że Santos powinien już dawno odejść, no bo. Nie chodzi chyba o to, że komuś nie podoba się to, że Santos raczej nie potrafi zbyt fajnie nosić krawatów, że komuś jego aparycja ogólnie pojęta się nie podoba. No nie jest to na pewno jakiś front antypalaczy i ludzi, którzy zwalczają papierosy. Chociaż palić papierosków oczywiście nie warto, zniechęcam. Z drugiej jednak strony patrzę na wszystkich pozostałych kandydatów, którzy w ogóle wchodzili w grę w kontekście angażu na, na stanowisko selekcjonera naszej reprezentacji i nikt bardziej nie imponował, szczerze mówiąc. Nikt się pod tym względem nie wyróżniał. Nikt nie osiągnął większych sukcesów od Fernando Santosa. Także patrząc pod tym względem, przypomina się zawsze, że punkt odniesienia jest ważny. A punkt odniesienia jest taki, że od Santosa nie mieliśmy bardziej utytułowanego selekcjonera. Jasne, był Leo Benhacker, ale on raczej, kiedy zostawał trenerem naszej kadry, no to sukcesy swoje miał raz, że dawno, a dwa, że jednak z klubami bardziej niż z prezentacją. Jasne, miał super naprawdę epizod z Trinidadem i Tobago, ale. No, gdzie mu do tego, że e, został mistrzem Europy z Portugalią. Przyszła też w końcu konferencja prasowa, na której Kulesza zaprezentował swojego wybrańca. No i, no, i nie ukrywam, że Fernando trochę mnie oczarował. Niby nie powiedział niczego odkrywczego, niby było sporo mowy trawy i w ogóle bezpiecznego gadanka. Miałem jednak bardzo silne, bardzo przyjemne poczucie, że słucham kogoś, kto ma po prostu klasę. Kto będzie godnym selekcjonerem, kto będzie fajnie reprezentował naszą drużynę i kto nie będzie unosił się emocjami wtedy, kiedy nie ma takiej potrzeby. Kogoś, kto wie, o czym mówi. I wiecie, Paulo Sousa też potrafił fajnie wypadać w mediach, ale tutaj ja nie wyczuwam od Fernando Santosa choćby grama sztuczności. Jasne, może mnie oszukuje, ale tu i teraz bardzo silne mam takie wrażenie. Jasne, to dopiero początek współpracy, nie było jeszcze takich wyzwań również na sali konferencyjnej, że trzeba byłoby stawiać czoła wyzwaniom i w ogóle słabym wynikom i tak dalej. Jak z tym sobie Santos będzie radził, no to dopiero się przekonamy, no najlepiej jakby nie musiał się przekonywać, bo wszystko by wygrywał, ale... Żyjemy w prawdziwym świecie, no ale jak do tej pory po prostu mnie kupił. Bardzo fajnie wypadł na tej konferencji i cieszę się, że dobrze wypadł na tej konferencji, bo to nie jest w żaden sposób rzecz najważniejsza, ale dobrze jednak mieć poczucie, że hej, dobrze mi się słucha naszego selekcjonera, jak otwiera usta i wydaje dźwięki z siebie. Podobało mi się też to, że podkreślone zostało, że rola Portugalczyka nie będzie ograniczała się tylko i wyłącznie do tego, żeby opiekować się naszą pierwszą kadrą. Będzie też podobno mocno zaangażowany w to, jak będzie wydawał, wyglądał czy jak będzie rozwijany system szkolenia naszej młodzieży. Mocno zostało też podkreślone, że Santos będzie widoczny na stadionach w ekstraklasie, bo będzie się nią interesował. Nie udawał, że ją zna, e, powiedział, że dopiero będzie w nią się angażował. No, fajne rzeczy. Dowiedzieliśmy się też, że w sztabie będą Polacy. I oczywiście to są wszystko tylko słowa, a słowa to nie czyny, słowa nie dają zwycięstw, słowa nie dają pucharów, ale fajnie, że te słowa były. Jasne, będziemy z tego rozliczać, ale chcę w tym momencie po prostu zakładać, że to co usłyszałem to po prostu prawda. Może to naiwne, może, ale z drugiej strony nie ma co z góry zakładać, że zostaliśmy pohamską szukani. No czuć generalnie odmianę. Santos nie wygląda jakby walec wielkich piłkarskich salonów, ale czuć od niego, że nim po prostu jest. Bija od niego taka gwiazdorska aura i to w jak najlepszym tego słowa znaczeniu. Krótko mówiąc, jestem zaskoczony tym, jak optymistycznie po tej konferencji i po tym angażu jestem nastawiony do przyszłości naszej reprezentacji, już nie wnikając w konkrety dotyczące personaliów naszej kadry a wy. I to wszystko, co dla was na dzisiaj przygotowałem. Dziękuję serdecznie za obejrzenie tego filmu do końca. Zachęcam do sekcji komentarzy, do pisania, co sądzicie na przykład o tym, że 3 miliony euro rocznie będzie Fernando Santos u nas dostawał, czy to dużo, czy to mało, czy to za dużo, czy to za mało, czy to odpowiednio. No i w ogóle jak Wam się podoba taki angaż, jak widzicie. Przyszłość naszej kadry pod Portugalczykiem. Jeżeli brakuje Wam z jakiegoś powodu moich regularnych publikacji, no to zajrzyjcie do sekcji z shortami. Bo ja od początku roku niemalże bardzo regularnie wrzucam te krótkie formy filmowe. Wrzucam je również na TikToka. Jeżeli tam wojecie konsumować takie treści, to tam zapraszam. Także, także to jest to. A poza tym, no to dzięki za uwagę. Cześć! Jeżeli podobał Ci się ten film i chcesz mi za to podziękować, to pod filmem po prawej stronie znajduje się przycisk do zrobienia tego przy pomocy pieniążka. Trochę bardziej po lewej znajdziesz też narzędzie do regularnego wspierania kanału. Z góry dzięki za choćby, zastanowienie się nad tym.